MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Jest i on, Liza Czenko, witam! Idziemy po zwycięstwo, widzowie. Słuchaj, co chciałem... Mówmy szeptem. Co chciałem powiedzieć, że teraz padła taka propozycja, czy wezmę ciosa, jak ja wygram z Najmanem. Ja jestem na to gotowy. No. Nie ma problemu. Ciosa. Bez urazy dla Adriana, ale znam jego poziom sportowy, bo sparowałem. Właśnie mnie w ogóle dziwi to, że on by chciał z tobą zawalczyć, skoro wy razem walczyliście. Teraz mi się wydaje, że tak powiedział, żeby nie wyjść na Pipensa, ale myślę, że nie chciałby jeszcze, tak, że w głębi duszy by nie chciał. Sparowałeś z nim, co na pewno? Sparowałem z nim, 2 lata temu w Bakałażewie. Nasz sparing nie trwał długo. 10 sekund boczna dosiad? Trwał nieco dłużej niż ostatnia walka Marcina Najmana. Rozumiem. No. Ale słuchaj, jakbyś sobie wynegocjował jakieś dodatkowe siano, no zajebiście. Tak, ja nie wejdę bez siana. Ma być dodatkowe siano. Dobrze, dobrze, oczywiście. Przecież to jest normalne. Następna walka, dodatkowe pieniądze. No. Dobra, słuchaj. Tylko, że wiesz, no szczerze powiedziawszy, nie przedyskutowałem tego z trenerem, a takie decyzje podejmuje mój trener, ale myślę, że się zgodzi. Ale tutaj nic nie jest podpisane, no stary, właśnie, wiesz, to jest, są tylko takie, wiesz. Luźna propozycja. Jak Najman? Jak się zachowywał na panelu? Bo my tu nie mamy głosu. Wobec mnie bardzo w porządku. Beka była i śmialiśmy się z ciosa cały czas, bo Atencji już cały czas do mikrofonu krzyczał, wydzierał się, przerywał wszystkim. Cios wszystkim przerywał i tam brzydko się zachował i po prostu już łacha z niego darliśmy z Najmanem. Ale z Najmankiem też się tam troszkę poprztykałem. No, tak kulturka. No, widać, że Marcin mnie szanuje, ja szanuję Marcina. Lubię to, co robi w internecie, mnie to bardzo rozśmiesza. Lubię, codziennie wstaję rano, odpalam sobie jakiś filmik na siebie. Beka. No właśnie, z nim jest mega beka i to też pokazuje, że nie zawsze trzeba dymić. Można coś wziąć właśnie na wesoło, nie? No, wesoła to jest tamta dziewczyna, nowa. Ale co za ogier, słuchajcie, stary, tu widzę chyba testosteron to jest ponad tą górną granicą normy. No powiem, że oszczędzam się do walki, no. Więc wiesz, żartuję. Nie no, co, jakie było pytanie? No nie było, stary, ty zaczepisz tutaj tę kobietę podczas wywiadu. No. Puściej oczko. Nie. Słuchaj. No co, no jestem mega pozytywnie nastawiony, już się nie mogę doczekać walki, myślę tylko o walce. Mało zostało. Chcę tego. I widziałeś mój face to face z Marcinem? Wyższy jestem od niego. Ale mam też wysokie buty. Ale lżejszy o ile, stary. Ale wyższy, zasięg jest po mojej stronie. Ile Marcinek teraz waży, mówił? 108. A ja 68. Ten cały czas waży chyba tyle samo. No, ale nie tyje, nie zrzuca. No, stoi mu ta waga, no dobrze. 40 kg różnicy, co? Ej. Dla wszystkich to jest wielkie wrażenie, na mnie to nie robi wrażenia. Wiesz, ja ci powiem, jak ja zaczynałem trenować, to ważyłem niecałe 50 kilo, 47 chyba, jak zaczynałem treningi. I jak wbiłem pierwsze 50 kilo, to wysłałem zdjęcie trenerowi Jarosławowi Daszkę, że jest 50, nie? A później, że 61 dobiłem. I to było dla mnie coś. I wtedy w klubie nie było gości w mojej wadze, nawet nie było nikogo w 70. Najlżejszy typ ważył 78, Michał Sienkiewicz, a później reszta ponad 85, 90. I ja sparowałem z takimi ludźmi wtedy. I to ja wtedy trenowałem kickboxing. I dla mnie to nie robiło wrażenia, bo ja co sobotę miałem sparingi z nimi i nie było z kimś innym sparować. I naprawdę na kickboxingu praliśmy się ostro, nie? Tam nikt mnie nie oszczędza. I dlatego może teraz to na mnie nie robi wrażenia, bo ja biłem się, sparowałem z takimi gośćmi, wiadomo, oni mi nie urywali głowy, ale od dzieciaka no zawsze byłem najmniejszy i najchudszy na sekcji, bo jeszcze wtedy jak zaczynałem trenować miałem 1,50 m, później 1,60 m, tak szybko urosłem, że wiesz, w jednym okresie tak nagle do 1,80 m mi dobiło. A tak to byłem niski i chudy i to były ciężkie wyzwania dla mnie i może dlatego ta waga Marcina na mnie nie robi wrażenia. Ale piękna historia. No, czy piękna, to się okaże 28, jak się zakończy moim zwycięstwem, bo mogę się zderzyć ze ścianą, też tak może być, że... Wiesz, jak to wyobrażam, że tak szybko wskakujesz ze plecy do Marcina, wspinasz się, dusisz, on się przewraca. No, tak by było najlepiej. Słuchaj, a powiedz mi jeszcze a propos, spytam się ciebie jeszcze o jedną walkę. Ten walka wieczoru, jak ty ją w ogóle typujesz? Denis kontra Daniel. Uważam, że Daniel Omielańczuk jest faworytem. Uważam, że Daniel Omielańczuk jest faworytem, ale Denis no, pokaże chyba na co go stać. No, mam nadzieję, że nie będzie tak, że po pierwszej minucie będzie ta kontuzja się odnowi i koniec walki, bo to już by nie tylko, no wszyscy by byli zawiedzeni, i widzowie, i organizatorzy, i wszyscy. A mam nadzieję, że przewalczą, pokażą mocne grzmoty, nie?
Słuchaj, w ogóle... Mam nadzieję też, dodam, że będą te dwa faule i dojdzie, że to będzie MMA. I to będzie zadyma. No to wtedy już nie, to wtedy już chyba nie ma sensu, nie? Nie, no wtedy to już Daniel Omielańczyk jest murowanym faworytem. Obalenie, wiesz, jazda. Tak. A tutaj nawet Denis, przecież on o tym mówił wcześniej, że jakby to przeszło do parteru, to już to jest bez sensu. No to pewnie nie będzie faulował. No. I tak będzie mądrzej, rozsądniej. Tak, tak. No ma dużo do straty. Słuchaj, ty, powiem ci tak, widziałeś telefon Michała Pasternaka na Face to Face? Widziałem, mocny, oczywiście. Mocny, co? Bardzo mocny. Uśmiałem się, co nie ten, co nie łaska. A co powiesz o walce chłopaków? Alana z Zadorem? No. Walka jak walka. MMA. Widać, że Alan, no, ta strategia była obalić. No co można innego robić z takim zawodnikiem K1 jak Zadora? Obalić i zdusić, nie? No ale dziwię się, że weszło to duszenie z ręką. Gilotyna z ręką to jest taka technika, która, no wiesz, na wyższym poziomie każdy wie, jak z tego uciec, tak? Jakby to była czysta gilotyna na głowę, no to jeszcze bym to tak, też da się z tego uciec, ale jest ciężko, ale ona była z ręką. Dziwię się, że może robił to Zadora na treningach, ale kurde, no nie jest ciężko uciec z gilotyny z ręką, nie? Z kim teraz widzisz, żeby... Z ich dwójki się bił z Michałem. Alana czy Dominika? Nie, no kurde, no Zadora niech coś wygra w fejmie. Michał ma dwie walki w fejmie wygrane i to nie w swojej formule, tylko w formule K1, więc z Zadorą go nie widzę na pewno. A z Kwiecińską, no niech Michał wychodzi z Alanem. Michał powiedział, że z Alanem może wyjść nawet z kontuzją i myślę, że to by była szybka robota, ale uważam, że Federacja Fejm brzydko się zachowuje, gdzieś tam popychając Michała do walk nie w jego formule. I na siłę mu przydzielając jakieś tam przeciwników. Ale to jest tak jak wszędzie, zauważ stary, a w jakiej formule bije się Minda, a w jakiej formule bije się Daniel Omielańczuk, to jest wszędzie, to są zawodowcy, oni wiesz, każdy krzachuje, no nie? No tak, ale na przykład mogą sprowadzić jakiegoś fajnego zawodnika, który wyjdzie z Michałem w MMA. Fame stać na to. Niech zrobią taką walkę, niech Michał pokaże kunszt MMA dla widzów, dla fanów, bo oni też się tego domagają, żeby Michał w końcu zawalczył w MMA. Ale tak, no to... Tu są konflikty. Tu są konflikty. No, i to też o to chodzi. Proponowałbym z Alanem, może być to K1, to i tak tam Michał go rozgromi, z Zadorą Muay Thai. Że jeszcze łokcie. Muay Thai. Pełne łokcie i kolana bez limitu. Nie, że jedno kolano i musi być akcja, tylko kolana bez limitu, łokcie. Mhm. Zadora, jak jest taki kozak, niech wyjdzie z Michałem w Muay Thai i tutaj będzie, człowiek, krwawa walka. Krwawa walka. Ty musisz zapewnić jakiś inny content po ewentualnym zwycięstwie. Coś wiesz, coś takiego ekstra dla widzów. Z Najmanem, jak wygram? No. Jest coś przyszykowane. Tak? Jest. Ej, a kiedy ta piosenka? Bo wy chyba mieliście nagrywać piosenkę, tak? Tak, ale Michał jest teraz mało w Warszawie, nie mamy kiedy jej nawet napisać, a co dopiero jechać do studia to zrobić, a co dopiero nagrać klip. Ja jestem gotowy, czekam na dyspozycję Michała. Dobra, kończymy. Idź nagrywać, bo pewnie jeszcze odcinek nagrywacie. Nagrywamy odcinek, no. Pozdro. Pozdro, pozdrawiam widzów.